Witam wszystkich widzów mojego wideobloga. Drodzy Państwo, temat dotyczy kontroli informacji. Beata Szydło, która została premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości po wygranych wyborach, w wyniku rekonstrukcji rządu straciła stanowisko i w tej chwili jest wicepremierem. Ale nie o to chodzi. W tym momencie, kiedy PiS wygrał wybory i Beata Szydło została premierem, ogłoszono program 500+. I dużo ludzi zostało beneficjentami tego programu. Ale rząd, władza na tym nie poprzestała. Rząd, władza przeprowadziła sondaż, czyli badania społeczeństwa, co społeczeństwo o tym tak naprawdę myśli. I tutaj poseł Grabowski z ugrupowania Kukiz 15, bo to nie jest partia, tylko taki klub poselski Pawła Kukiza, na tym krótkim filmiku, który doklejam za moją wypowiedzią, wyraźnie mówi, że dosyć duża grupa ludzi, którzy była poddana tego typu badaniom, co sądzi o programie 500+, powiedziała, że Beata Szydło daje te 500 zł z własnych pieniędzy. I jaki z tego jest wniosek? No wniosek jest taki, że społeczeństwo jest odcięte od informacji, to jest raz, i jest słabo wykształcone, słabo wyedukowane. I takim społeczeństwem można łatwo rządzić. Dlatego Platforma Obywatelska rządziła 8 lat pod szyldem PO, a wcześniej od 1989 roku, drodzy Państwo, 25 lat pod szyldami Unii Wolności, jakiegoś Zjednoczenia Chrześcijańskiego, jakiegoś tam tego porozumienia Centrum i tych innych wszystkich partii SLD, AWS-u, Akcji Wyborczej Solidarność. To wszystko, drodzy Państwo, się tam kotłowało, bo ciemnym społeczeństwem można rządzić. I teraz ile ludzi ogląda filmiki dotyczące spraw politycznych, to można sprawdzić właśnie na moim kanale, na innych kanałach, drodzy Państwo. Bo nadal koncesjonowana jest telewizja, tak jak była za komuny. Nie można mieć stacji telewizyjnej tylko dlatego, że ma się ileś tam milionów złotych. To jest koncesja. A to ma związek też, i to będę wyjaśniał w następnym filmiku po tym, z tą sytuacją, którą mamy obecnie, czyli wojny informacyjnej dotyczącej historii II wojny światowej, martyrologii narodu polskiego, martyrologii narodu żydowskiego, Holokaustu i fałszerstw historycznych dotyczących Holokaustu i II wojny światowej. Ten mechanizm jest ten sam. A teraz proszę zwróćcie uwagę, że władza was sprawdza i widzi, że można wami manipulować. To, co powiedział właśnie poseł Grabowski z klubu Kukiz 15. Projekty inwestycyjne. Natomiast w Polsce od 2 lat widać, że bardzo mocny nacisk jest położony na konsumpcję, żeby nie powiedzieć po prostu na rozdawnictwo. Co więcej i co gorzej, to rozdawnictwo jest czynione na kredyt, ponieważ wiele osób, które na przykład dostaje 500 zł w programie 500+, były takie badania, w których wskazywano, że część tych beneficjentów uważa, że to pani premier Szydło z własnych pieniędzy dawała te pieniądze. No to jest nieprawda. To są pieniądze z budżetu państwa, a w budżecie państwa wszystkie pieniądze są z naszych podatków. Naszych wszystkich, również państwa, którzy to oglądają.